Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Dzisiaj opowiem Wam również taką ciekawą historię, związaną oczywiście z Europą. No po prostu dlatego, iż ta historia właściwie miała być opowiedziana w moim poprzednim odcinku, czyli w filmie o niebiańskiej tarczy, jednak ona po prostu nie zmieściła się, wydłużyłaby ten film troszeczkę za bardzo, więc postanowiłem jakby go podzielić na dwie części. Jednak właściwie historia ta nie ma z tą tarczą nic wspólnego. Może poza jednym takim punktem, iż jest równie tajemnicza i po prostu właściwie to dzisiaj nierozwiązana. O czym mowa? Po prostu o dziwnych megalitach, które można spotkać w południowo-zachodniej Francji na wybrzeżu Bretonii. Tam jest taka rzeczka, czy rzeczka, no można powiedzieć rzeka, która nazywa się Vilaine, i w dolinie tej rzeki, czy też wzdłuż, można powiedzieć właściwie wzdłuż całego wybrzeża, ale ogólnie mówi się, że w dolinie nieopodal miejscowości, czy też miasteczka Karnak, znajdują się takie oto właśnie megality, jakie tutaj widzicie na tym zdjęciu. Są to po prostu kamienie, które ktoś w jakimś bliżej nieokreślonym celu po prostu zaczął w tym rejonie ustawiać. One po prostu stoją tam od bardzo, bardzo, bardzo długo. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie właściwie jak długo. Tu się mówi o około 6 tysiącach lat. Metoda C14, czyli ta metoda, którą można ustalić powiedzmy w miarę dokładnie powiedzmy wiek jakiegoś znaleziska, aczkolwiek tylko wtedy, kiedy owe znalezisko będzie jakąś częścią organiczną, czyli jakaś roślina, drzewo, kawałek kości czy coś w tym stylu. Natomiast w przypadku takich megalitów nie jest to możliwe, ale tam również w pobliżu znaleziono takie szczątki różnych osad. Na podstawie tych szczątków najwcześniejsze z nich miały około dokładnie 5800 lat. I w związku z czym starszych jeszcze do dzisiaj nie znaleziono, powiązano oczywiście te megality, czy też te kamienie właśnie z ową datą. Te megality mają też taką swoistą nazwę. One nazywają się menhiry. To jest po prostu menhir, taki jeden kamień. I wszyscy na pewno pamiętacie, czy też oglądaliście film Asterix i Obelix, i właśnie ów Obelix dźwigał na plecach taki kamień. Właśnie była to taka właśnie menhira, co oznacza po prostu długi kamień. Dlaczego te kamienie tam postawiono? Jaka kultura te kamienie postawiła? I w ogóle w jakim celu ktoś zadawał sobie trud, jest do dzisiaj owiane tajemnicą. Jednak ja Wam muszę powiedzieć, że na początku po prostu przypisywano to tamtejszym tak zwanym nomadom, czyli po prostu plemionom nomadzkim, które przechodziły przez ten rejon i po prostu sobie według powiedzmy nowoczesnej nauki stawiały sobie owe kamienie. Ale jak się później okazało, dalsze badania, jak te kamienie się po prostu, badania geologiczne, oszacowano, iż potrzebowano około 1000 lat, czy też na przestrzeni około 1000 lat stawiano te kamienie. I tu od razu można powiedzieć, że tu coś nie pasuje w tym momencie, bo jeżeli były to po prostu jakieś plemiona, które wędrowały, czy też z jednego końca Europy na drugi, to na pewno nie pozostałyby w jednym miejscu 1000 lat i nie stawiałyby kamieni, bo w tym momencie nie byłyby już plemionami nomadzkimi, tylko były po prostu jakąś kulturą, która się tam osiedliła, ale według nauki tak nie było. No cóż, to są takie właśnie spory naukowe, czy też takie
paradoksy, które się właśnie w takich rzeczach dzieją, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie dlaczego, po co i kto. Ale mimo wszystko zaczęto się tym interesować i wykryto pewną taką zależność. Otóż okazało się, że one nie są tak postawione sobie, że tak powiem, dla kawału. Ja Wam tu pokażę na przykład jeszcze jedno ze zdjęć, jak duże są te menhiry. Tu jest taka jedna menhira. To są potężne głazy i już sam fakt przeniesienia ich w takie miejsce, no, zadziwia. Gdyż znowuż mamy taki paradoks naukowy. Tutaj się okazuje, iż powiedzmy oficjalna nauka, tu podkreślam to zawsze, oficjalna, twierdzi, iż w tym czasie, czy też nieco po tym okresie, były budowane piramidy egipskie. Załóżmy. I jak wszyscy wiemy, Egipt miał pewną kulturę, pewną, powiedzmy, już rozwinięty system państwowy, rozwiniętą organizację. Na pewno społeczność egipska znała pewnego rodzaju maszyny, czyli powiedzmy, już nie chcę tu wspominać o jakiejś, powiedzmy, paleoastronautyce, czy też teorii pomocy przez jakieś siły, powiedzmy, czy też inteligencję nie pochodzącą stąd, z naszej planety, ale załóżmy, po prostu wyjdźmy z założenia, iż oni to w jakiś sposób dokonali swoimi, powiedzmy, dźwigami, dźwigniami, przekładniami, różnymi bloczkami i tak dalej, jak to się tłumaczy. To jeszcze Wam powiem, że wielu ludzi, którzy się tym zajmuje, jeszcze nad tym duma, jeszcze się zastanawia i teoretycznie dopuszcza taką możliwość, iż w jakiś sposób nam nieznany być może owi Egipcjanie ustawili sobie tą piramidę. Natomiast tutaj mamy do czynienia z kulturą, która według tejże nauki po prostu nie posiadała nic, oprócz być może kija, na końcu którego potrafiono akurat być może doczepić za pomocą jakiegoś rzemyka kawałek kamienia i miano i zbudowano młotek w tym momencie, ponieważ było to tak zwana późna epoka kamienna. Niektórzy nawet nazywają ją epoka kamienia gładzonego, jakby nie było gładzonego czy niegładzonego. W każdym razie, jeżeli sobie teraz pomyślimy, iż owy w cudzysłowie prymitywny naród miałby takie wielkie kamienie przenosić z miejsca na miejsce i stawiać je w ten sposób, to mi się wydaje, że musieli oni posiadać jeszcze większą wiedzę niż owi Egipcjanie, ponieważ jakichkolwiek maszyn, rysunków, dźwigni, bloczków nigdy w tym rejonie nie znaleziono. A dla przykładu powiem Wam jeszcze, iż największy z tych kamieni, jaki tam znaleziono, to jest ten kamień, czyli ta menhira, która sobie tutaj leży. Ona jest przewrócona, ponieważ kiedyś przewróciła się, nikt właściwie nie wie kiedy, ponieważ tak ją znaleziono, ale wszystko wskazuje na to, że ona stała pionowo i z jakiegoś powodu się kiedyś w zamierzchłych czasach przewróciła, pękła na trzy części i ta menhira waży 300 ton. I tu sobie, ja Wam powiem, no cóż to jest 300 ton, jak można sobie to wyobrazić, ile to jest. Powiem Wam, że przeciętny samochód, powiedzmy, waży, powiedzmy, nieco ponad tonę, czyli około 300 samochodów osobowych. Albo na przykład dwa jumbojety mogłyby, na przykład, powiedzmy, waga. Tak można sobie tę wagę po prostu wyobrazić. To jest potężna waga. Ja no, nie mam tu żadnej odpowiedzi, nikt nie ma odpowiedzi na to, w jaki sposób ci ludzie transportowali te kamienie. I to muszę Wam powiedzieć, że jeżeli weźmiemy, przyjmiemy sobie na przykład taką kulturę egipską za wzór, w których te kamienie były w jakiś sposób przenoszone, to okazuje się, że starożytne kultury wiele tysięcy lat temu przenosiły kamienie w jakiś sposób, wszystkie, czy starsze, czy młodsze, i na całym naszym globusie potrafiły je przesuwać, przestawiać, ustawiać i nikt do dzisiaj nie wie, jak to się może
mogło stać. Ja Wam to dzisiaj pokazuję jeszcze z takiego jednego powodu, ponieważ zawsze, jak już zresztą wspomniałem w poprzednim odcinku, zawsze widzimy takie różne dziwy, czy też czytamy o takich różnych historiach gdzieś, do takich zjawiskach, które występują gdzieś w jakichś odległych krajach. A tu proszę, w Europie mamy również taki cud tych właśnie menhir i nikt nie wie właściwie, co się z nimi, o co tu właściwie chodzi. Ale to nie wszystko. Ja Wam tutaj zdradzę tak na początek, że ta historia będzie miała bardzo zaskakujący koniec, jeżeli chodzi o te menhir. Tutaj widzicie na tym cudzie, że one są nie tak wygładzone jak tamten, to są takie poobijane trochę, czy też po prostu powiedzmy surowe, w postaci surowej postawione, ale to wynika właśnie dlatego, z tego, ponieważ prawdopodobnie były to troszeczkę wcześniejsze, ale to jest też tylko takie założenie, ponieważ według niektórych uczonych wcześniejsze kultury pracowały dokładniej niż te późniejsze, czyli to jest też taki tutaj troszeczkę paradoks. Ale no może ja Wam jeszcze tu jedno zdjęcie pokażę. Spójrzcie może o na to, bo to jest ciekawe. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu to są całe rzędy takich kamieni i one się ciągną kilometrami. Powiedzmy takie skupiska tych monolitów no liczą od 1500 do 2500 ułożonych właśnie w owych liniach prostopadle w jakimś tam sobie znanym czy też nieznanym celu. No i jak zaczęto to dokładnie badać, to okazało się, że one nie są tak postawione, że tak powiem, dla zabawy. Jakby ktoś po prostu miał pomysł, no wyznaczymy sobie, powiedzmy, zrobimy sobie taką, powiedzmy, autostradę dla powozów konnych. Jeden pas w lewo, drugi w prawo, czy też nawet trzy pasy, czy nawet cztery, czteropasmówkę i sobie odgrodzimy je takimi kamieniami. No i zaczęto to troszeczkę się tym zajmować i okazało się coś bardzo dziwnego. Spójrzcie na to. Okazało się, że te menhiry mają pewną zależność geometryczną. I są takie wśród tych rzędów kamieni i zawsze ono się rozpoczyna od jakiegoś głównego kamienia, od takiego dużego kamienia. I te duże kamienie są tak rozstawione w polu, że zawsze tworzą trójkąt. I tu jest właśnie kilka takich, taki przykład takiego, jak widzicie, takiego, powiedzmy, schematu i to się bez przerwy powtarza w tych budowlach, czy w układzie tych kamieni. I jeden matematyk zwrócił uwagę właśnie na to bardzo ciekawą rzecz i stwierdził, że jest to nic innego jak twierdzenie Pitagorasa, tylko że no oczywiście o wiele, wiele wcześniej. I to by dowodziło, iż owa kultura bardzo dobrze potrafiła sobie poradzić z geometrią i być może wcale nie gorzej niż my dzisiaj. Natomiast co się nie udało się stwierdzić, dlaczego tak się stało. Próbowano różne dopasować tu różne jakieś astronomiczne zjawiska. Pamiętacie film o, właśnie poprzedni film o niebiańskiej tarczy, tam bardzo szybko zorientowano się, iż chodzi tu o zjawiska astronomiczne. Natomiast tutaj do dzisiaj naprawdę nie wiadomo, czyli można powiedzieć, że kultura, która to postawiła, jest kompletnie nieznana i w ogóle nie wiadomo na razie jeszcze, w jakim celu ustawiono te monolity. Ale spójrzcie dalej. Jest jedno takie miejsce, które stanowi wyjątek wśród tych monolitów i wygląda to tak. Tutaj widzimy tutaj, iż tu można sobie, bo jest też taka, powiedzmy, taki układ tych kamieni w jednym miejscu i z tych punktów obych można również obserwować zjawiska astronomiczne, czyli przesilenia słoneczne, zimowe i letnie i tak dalej, czyli to już świadczy o tym, że jednak również
w pewnym sensie owa kultura również zwracała na to uwagę, na pewno zwracała na to uwagę. Nie wiadomo, czy jest to coś takiego jak Stonehenge, może wygląda to troszeczkę, może jest to kawałek tego, dokładnie tam nie wiadomo, dlatego że zbyt wielkich badań się na ten temat nie prowadzi, ale tu, jak widzicie na tym rysunku, coś jest na rzeczy i to jest właśnie w tej historii, to jest właśnie to najciekawsze, że to jeszcze nie zostało odkryte, że ten fakt tych monolitów po prostu jest jakby tak troszeczkę, no nie wiem, no zaniedbany, ominięty, a przecież wydaje mi się, że równie ciekawy. Także tu musicie sobie sami to zanalizować, cóż to może być i do czego mogło być to owej kulturze potrzebne. Ale to również nie wszystko. Ta kultura ma jeszcze coś bardziej spektakularnego do pokazania, czy też, ponieważ musimy sobie wyobrazić, że ona zniknęła. To jest właśnie to dziwne. Aczkolwiek powiem Wam, że na niektórych z tych monolitów znaleziono takie dziwne znaczki, czy też powiedzmy takie hieroglify, które bardzo przypominały pismo, klinowe pismo Sumerów. Aczkolwiek nie można powiedzieć w 100%, że było to klinowe pismo, ale podobną techniką było wyryte na owych kamieniach, jak i również linie, które bardzo mocno przypominają cyfry, czyli powiedzmy znaki, które symbolizowały cyfry w starym Egipcie, a te cyfry egipskie to miały takie, po prostu były takie jakby podkowy, można powiedzieć, to trzy podkowy, dwie podkowy, jedna podkowa, to były różne tam sposób wyrażania cyfr w Egipcie i również takie znaki się na tych kamieniach znajdują. Następna taka ciekawa rzecz jest tutaj, że oprócz tych kamieni, oprócz tych monolitów są tam, stoją w tym miejscu tak zwane dolmeny. Również mówi się, iż te dolmeny pochodzą również z owej kultury, ale ich przeznaczenia nie udało się jak do dzisiaj ustalić. Mówi się tu o grobowcach, ale również nie znaleziono tam żadnych grobów, o cmentarzach, ale również nie znaleziono ani jednego szkieletu i tak dalej. Tak wygląda owy dolmen, czyli jest to po prostu jakby taki parę monolitów z taką poprzeczną belką. Ja Wam powiem, że również takie coś, to przypomina troszkę taką mini Stonehenge. Takie konstrukcje w kształcie litery T, można powiedzieć, są wszędzie na całym świecie rozpowszechnione. No jak widzimy również tutaj, kto wie, czy właśnie nie są to najwcześniejsze z nich. Po co, znowu zadaję sobie pytanie, po co taka kultura miałaby, powiedzmy, zużywać całą swoją energię, całą swoją, powiedzmy, dorobek w czasie, powiedzmy, no, trwania na tych terenach i zadała sobie trud ściągania skądś tych kamieni, z jakichś kamieniołomów i ich w ten sposób układała. Dzisiaj niektórzy specjaliści twierdzą, iż my również to robimy, ponieważ mamy obawy, że nasza kultura, czyli nasza, to, co my prezentujemy to na naszej planecie, kiedyś zaniknie, zginie z jakiegoś kataklizmu, czy też być może kosmicznego kataklizmu, czy też wywołanego przez nas samych. Po prostu zniszczymy naszą biosferę, zniszczymy siebie i znikniemy. I zadaje się już teraz pytanie, cóż zostawić dla przyszłych pokoleń, jeżeli takowe, powiedzmy, w jakiś sposób przetrwają, lub też być może dla kogoś innego, kto kiedyś odnajdzie naszą planetę w tym bezmiarze kosmosu i po prostu no, przekazać im jakąś informację o nas. I dzisiaj wiemy, że różne takie jakieś próby technologiczne właściwie niestety no, spełzą na niczym, ponieważ najpóźniej po paru, powiedzmy już tak, no, z przymrużeniem oka, po paru tysiącach lat, niestety to się wszystko rozleci w proch i pył, nic z tego nie zostanie. Natomiast takie kamienie, oczywiście one przetrwają o wiele dłużej. I być może w tym wypadku mamy takie
jest to być może coś takiego, ale jeszcze na razie nikt nie odkrył właściwie tak naprawdę sensu owych, ustawiania owych menhir. Ale mało tego. Tu jeszcze wam pokażę jedno takie ciekawe zdjęcie. Widzicie, one są wszędzie tam w tym rejonie i po prostu stoją sobie tak z tej perspektywy, jakbyśmy spojrzeli na to, to wyglądają bezładnie, jednak to ma pewien system i no, tylko nie wiadomo właśnie w jakim celu. Na początku również z tej perspektywy widzicie, od razu mogłoby się nasunąć, iż mógłby być to jakiś cmentarz nawet, ale jak się okazało, jak już wspomniałem, niestety, czy też no, może dobrze, niestety nie. Ale lecimy dalej. Ja wam powiem, że tu jest jeszcze coś bardziej zadziwiającego. Otóż nie tylko owe kamienie, czy też monolity, jakby je nazwać, nie tylko one stoją wzdłuż, stawiało się je wzdłuż po linii prostej, ale budowano również miasta po linii prostej. Czy miasta w Europie, które się budowało w linii prostej, mają związek z tymi kamieniami? Czy jest to jakaś, czy był to jakiś system matematyczny, jakaś wiedza, według której, czy też jakiś plan, czy metoda, według której się jakieś osady budowało? Trudno powiedzieć, ale spójrzcie na to. Tutaj mamy, mamy tu Francję i tu widzicie różne miasta, może troszeczkę powiększe, od Calais aż do Kalezji, do Włoch, widzicie, są wszystkie bardzo dużo miast w jednej linii zbudowane. Owe, na tej mapie, tu wam pokażę od razu, owe menhiry są mniej więcej tutaj. Tu to się wszystko znajduje. A tu idą te miasta i nawet tutaj aż to dochodzi, że tak powiem, aż tu do Anglii się ciągnie, aż do Irlandii i przez morze i tak dalej. Więc tu również ten, kto takie osady zakładał, też musiał, można powiedzieć, jakiś system rozwinąć, jakiś cel to musiał być. Erich von Däniken twierdzi, iż jedną taką, powiedzmy, logiczną, według niego oczywiście, rzeczą mogłoby być budowanie ich po to, ponieważ być może tamtejsza kultura posiadała jakieś maszyny latające i w ten sposób można byłoby po prostu taką maszyną lecieć od jednego punktu do drugiego po linii prostej, zaliczając po kolei wszystkie miasta bez szukania ich bezładnie po całym, powiedzmy, terenie. I on też twierdzi, że byłoby to bardzo, bardzo rozsądne, energooszczędne, że tak powiem, dlatego że po prostu było wiadomo, jeden obrany kurs wystarczyłby, aby po prostu te miasta po kolei odwiedzić. Czy tak jest, czy rzeczywiście, no to oczywiście tego nikt nie wie. Tu, jak widzicie, nie jest to odosobnione miejsce w Europie, tu również są Hiszpania i tu widzicie również miasta są w jednej linii i również to zjawisko nie jest, powiedzmy, nie jest jakiś wyjątek tutaj, to zjawisko jest globalne. My mamy to po prostu naokoło całego globu w ten sposób. Bardzo stare kultury budowały osady właśnie dziwnym sposobem wzdłuż linii. Dlaczego to robiły? I w dodatku pytanie, skąd wiedziano, jak mierzono to? No to pozostaje oczywiście zagadką. Wyobraźcie sobie, spróbujcie na przestrzeni, powiedzmy, 1000 kilometrów ustawić w jednej linii miasta. Według dzisiejszej wiedzy, bez żadnych, powiedzmy, pomocy jakichś nawigacyjnych i tak dalej. To w tym momencie dopiero można powiedzieć, możemy zrozumieć, jaką wiedzą musiała dysponować owa kultura, aby po prostu coś takiego wytworzyć. Dlatego może z mojej strony powiem, że no, ta moja opowieść dzisiaj może nie będzie na tyle spektakularna, jak w rzeczywistości jest.
bo to jest naprawdę coś niesamowitego. Trzeba to po prostu tylko dostrzec. Czasami takie proste rzeczy, jak się zaczyna nad tym zastanawiać, to się okazuje, że jest to po prostu no, coś tak niesamowitego, że trudno sobie po prostu wyobrazić. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy owych czasów, w których one miały być budowane. Ponieważ jak wiecie, miasta, dzisiejsze miasta i osady, one kiedyś tam powstały, ktoś była jakaś kultura, czy też jacyś osadnicy, którzy w pewnym momencie wybrali sobie w jakiś tajemniczy sposób akurat takie miejsce, ale późniejsze osady były zawsze budowane na fundamentach starych, także to jest również historia zaklęta w samych miejscach, po prostu w których mieszkamy. Ale to nie wszystko. Spójrzcie tutaj, to jest też ciekawe, troszeczkę, to jest zdjęcie satelitarne, mamy tutaj Danię i tutaj, powiem Wam, te czerwone kropki to są po prostu osady Wikingów. To już tu mamy kulturę, którą po prostu, powiedzmy, znamy, którą w miarę, powiedzmy, można w jakiś sposób badać i historycznie udowodnić. Ona również budowała swoje zamki, czy też swoje grody, powiedzmy, również w linii. Niektórzy twierdzą, iż ta linia ciągnie się aż tam dalej, aż bardzo, bardzo, bardzo daleko na południe. Dlaczego i w jakim celu? Znowuż to samo pytanie. Nie ma na to żadnej odpowiedzi. Ale teraz dojdziemy jeszcze do czegoś jeszcze bardziej ciekawego. Otóż, wracając do owych tutaj monolitów, w roku około 2000 odkryto jeden taki w pobliżu miasta Jance. I ten monolit, ja Wam powiem, nie mam go tu na zdjęciu, dlatego że o tej sprawie tak naprawdę ja nie wiem, ale podejrzewam, że nic nie znajdziecie nigdzie. Ja ją również przez przypadek tylko znalazłem w jednej takiej publikacji. Także ta sprawa jest jeszcze nie całkiem, powiedzmy, taka stuprocentowa. I ja muszę Wam tutaj się przyznać, iż ten film o tych kamieniach, ja miałem go właściwie na początku, już w sumie wcześniej nagrać. Właściwie on miał przed tą niebieską tarczą być nagrany, tak naprawdę, i to o wiele wcześniej, gdyż ja miałem zamiar tam pojechać po prostu i nagrać ten film z owego miejsca, o którym Wam teraz zaraz opowiem. Jednak jak to zawsze bywa, no, plany, które się ma, często niestety spalają w jakiś sposób na panewce. Nie udało mi się tam dotrzeć i już wiem, że w tym roku mi się tam nie uda dotrzeć, a najwyżej w następnym. No, ale to tak długo ja już nie chciałem czekać, może bym potem nawet i zapomniał o tej sprawie, dlatego postanowiłem po prostu dzisiaj jakby to troszeczkę nadrobić i Wam pokazać, dlaczego ten film będzie taką, no według mnie nawet taką małą sensacją, ponieważ ja o tym wcześniej, powiem Wam, że nigdzie wcześniej, to mam na myśli parę lat do tyłu, nigdzie nie słyszałem i też nigdzie nie udało mi się tego znaleźć, a jednak, oprócz tej jednej publikacji. I spójrzcie na to. To znaczy, na początku powiem, o co chodziło w tej miejscowości Jance. Tam znaleziono taki kamień, właśnie jeden z tych monolitów, tak stojący samotnie. I mieszkańcy owej okolicy twierdzili, od dawien dawna, takie legendy chodziły gdzieś, przetrwał w jakiś sposób, że jest to kamień słoneczny. Cóż to oznaczało? No, on nie był ustawiony ani według jakichś tam astronomicznych, powiedzmy, kierunków i tak dalej, a jednak tak się na niego mówiło. No i do czasu, aż w roku 2000 znaleziono kilkadziesiąt kilometrów dalej drugi kamień i on nazywał się kamień Mars. I ten kamień jest na zdjęciu, ja Wam go tu pokażę. Wracamy troszeczkę do opowieści o Marsie. Spójrzcie na to, to jest również taka menhira, bardzo dziwna, ona jest
bardzo szeroka, bardzo nietypowa, stoi sobie tutaj od tysięcy lat. I ten kamień miejscowi nazywają Marsem. Teraz, jeżeli się weźmie ten kamień i pociągnie silnie do tego kamienia, do miasta Jance, do tego kamienia Słońca, okazuje się, że po drodze w linii prostej natrafia się na jeszcze inne menhiry i w ten sposób mamy nic innego jak dokładnie wyskalowany model naszego Układu Słonecznego. Tam są wszystkie planety w nim zawarte i to był taki szok dla odkrywcy, iż kultura, która stawiała te niby bezładne menhiry, znaczy bezładne w liniach, zawarła tu być może jeszcze więcej informacji, niż nam się wydaje. Skąd wiadomo było później, że jest to oczywiście Układ Słoneczny, ponieważ 50, nie 50, tylko około 150 metrów od tego kamienia znaleziono dwa następne kamienie. One stoją obok siebie. Ja je mam, gdzie je tutaj mam, bo teraz mi się one pogubiły. Ach, tutaj są. Spójrzcie na to. 150 metrów od tego miejsca, gdzie stał ten pierwszy kamień, ten kamień Mars. To są księżyce Marsa. Phobos i Deimos. Te 150 metrów od tego głównego kamienia jest również w skali odpowiedniej, czyli pasuje proporcjonalnie odległość, nie wielkość tych kamieni, tylko odległość jest proporcjonalna do oryginalnej odległości tych dwóch właśnie księżyców, które okrążają planetę Mars. I to była właściwie taka sensacja, ale to nie wszystko. Zanim dalej przejdziemy, spojrzymy może na to, na ten rysunek. Tutaj widzicie na tym rysunku mamy taki układ, powiedzmy, Mars, Phobos i Deimos, to są jego dwa księżyce, które tu się poruszają w tej, można powiedzieć, że w jednej ekliptyce. Jest jeszcze jedna orbita, to jest Mars Express, to jest sonda, która również okrąża Mars i tam go kartografuje itd., itd. Ja dodam tylko z mojej strony, iż oba satelity Marsa są bardzo, bardzo dziwnym zjawiskiem, ponieważ mają prawie idealnie okrągłe orbity. Są bardzo małe. Jeden ma 8 km, jeśli się nie mylę. Phobos ma 16 km, Deimos ma 8 km średnicy. I no ich dane orbitalne, no po prostu można powiedzieć, są o tyle dziwne, o ile wielu astronomów twierdzi, że gdybyśmy, powiedzmy, my wysyłali jakiegoś satelitę sztucznego, takiego poważniejszego, to również byśmy podobne orbitę kołową wybrali i tak dalej, i tak dalej. Rosyjscy astronomowie twierdzą, że, znaczy oni byli pierwsi, którzy w 60-tych latach stwierdzili, że Phobos i Deimos zachowują się, jakby były sztucznie wprowadzone na orbitę. Ale to już jest taka inna historia, może na temat innego filmu. Ja wam tylko tu po prostu pokazałem, jak to wygląda, jak te księżyce wyglądają, powiedzmy, jak wygląda ich schemat orbitalny. Może przy okazji jeszcze pokażemy tutaj to zdjęcie. Mars i jego tutaj blizna. Sami wiecie, że owe księżyce są bardzo malutkie, czyli praktycznie w tej skali byłyby tu niewidoczne wcale. One są w porównaniu do planet mikroskopijne. Jednak niektórzy twierdzą, że być może taki właśnie jeden z takich księżyców, jest też taka teoria, uderzył w tego Marsa, czyli obtarł go tutaj, powiedzmy, wywołując tą bliznę po prostu, czy jakieś ciało, które z dużą szybkością przeszło tutaj, jakby nadcięło troszeczkę ten Mars. Czy tak było, to już tutaj to będzie spekulacja czysta, bo jak wiadomo, to pęknięcie na pewno nie jest kraterem uderzeniowym, punktowym, takim jak na przykład te kratery tutaj,
czy ten tutaj, dlatego że to są kratery, w których ciało bezpośrednio uderzyło, powiedzmy trafiło w ten globus, a tu byśmy mieli taką jakby troszeczkę obcierkę. Ale to oczywiście jest tylko spekulacja tak na marginesie. Wracamy teraz do naszych menhir tutaj. Czyli mamy ten kamień słoneczny, czyli słońce jako centrum naszego układu słonecznego. Mamy tam jest Menhira, Merkurego, Wenusa, Ziemi, Marsa z dwoma księżycami, ale najbardziej zdumiało tych ludzi, którzy odkryli ten fakt. Otóż jeszcze jeden taki, jeszcze jeden ciekawy fenomen związany z tymi kamieniami, z tymi monolitami. Otóż odnaleziono, nie ma go tu również na zdjęciu, nie udało mi się uzyskać, ja próbowałem, ale dlatego właśnie był plan wcześniej pojechać w to miejsce i samemu zrobić to zdjęcie. Nawet dowiedziałem się, że istnieje tutaj w Niemczech przynajmniej biuro podróży, które robi takie właśnie tego typu, powiedzmy, wycieczki właśnie do takich miejsc i tam można po prostu sobie taką wycieczkę wykupić i gdyż jak ja się dowiedziałem, tam trzeba też łodzią podpływać do jednych tych menhir. I ja właśnie miałem coś zamiar takiego wykonać i wam po prostu z owego miejsca już zdjęcia pokazać, ale na to będziecie musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Natomiast wracając do owej historii, mamy następny kamień, Jowisz. Jest ciekawe, ten kamień Jowisza otoczony jest 16 małymi kamieniami, które symbolizują księżyce Jowisza. Przepraszam, 17. I to jest właśnie dziwne, ponieważ w tym czasie, były to lata 2000 około, jak zaczęto to odkrywać, astronomia mówiła o 16 księżycach Jowisza i tu właśnie była dyskrepancja, nie zgadzało się to, ponieważ ta Menhira, powiedzmy, tam, która symbolizowała Jowisza, miała 17, a nie 16 kamieni, jak według astronomów. No i tak spekulowano troszeczkę, no wiadomo, no, mogli się pomylić i tak dalej, dalej, aż tu nagle w roku 1999 obserwatorium astronomiczne w Massachusetts wykryło następnego satelitę Jowisza, aczkolwiek na początku myślałem, że jest to planetoida, która po prostu tam gdzieś w pobliżu niego przelatuje. Zaczęto go obserwować, obliczać jego orbitę i to ciało nazywa się, znaczy zarejestrowano, on jest bardzo mały, ma tylko średnicę 3 km i zarejestrowano go pod nazwą 1999UX18. Taki miał po takim numerze skatalogowany, ale po paru miesiącach okazało się, że jednak nie jest to planetoida, która gdzieś tam sobie leci w ten pas planetoid, ale okrąża z innymi księżycami Jowisza, z księżycami no takimi jak Ganymed, Kalisto, Io, są wszystko właśnie księżyce Jowisza i one, tam między nimi właśnie krąży ów 3-kilometrowy trzeci księżyc, któremu jeszcze nie nadano nazwy, ale zmieniono mu po prostu nazwę cyfrową, czyli po prostu wbito tam inny numer, jeśli się nie mylę, aha, mam tu nawet, nazwano go S-1999J1 punkt. Tak astronomowie sobie zawsze bardzo ciekawie nazywają nowe ciała niebieskie, ale no, tak go nazwano. I teraz można powiedzieć, co jest zaskakujące w tym, iż właśnie naokoło tego kamienia Jowiszowskiego, nazwijmy go tak, właśnie było 17 małych kamieni ułożonych. Również w odległościach, to jest też ciekawe, również w odległościach, które pasują proporcjonalnie do owego Jowisza. I tu, w tym momencie okazuje się, no można wnioskować, że również te rzędy kamieni mogą jakieś bardzo precyzyjne informacje zawierać,
Być może, jak już jedni z matematyków twierdzą, być może jesteś jakiś kod dwójkowy, czy też po prostu jakiś rząd cyfr i tak dalej, który być może jakąś informację konkretną próbował przekazać aż do naszych czasów. Ale jak wiemy, zagadka czeka na wyjaśnienie, ponieważ no niestety no, nikt nie wie naprawdę, nie ma tu jakiegoś jeszcze, no ja przynajmniej na dzień dzisiejszy powiem wam, że jest to jakby, no stoją te kamienie i nikt nie wie, jak to złapać i z której strony to pociągnąć, z której strony na to spojrzeć. Co ciekawe, tu zacytuję jeszcze, bo różne takie wyjaśnienia są tych kamieni, którą nowoczesna nauka nam podaje. One są gorsze lub lepsze, niektóre są nawet absurdalne według mnie, ale powiem wam, tu znowu zacytuję Erysia von Denikena, który bardzo ciekawą rzecz powiedział odnośnie właśnie tych menhir. Otóż on co prawda nie wspominał o tym modelu Układu Słonecznego, ale powiedział, że w latach 70. wysłaliśmy sondy w kosmos, Pionier 10 i Pionier 11, w których były płytki zawarte, takie płytki pokryte złotem, które dawały informacje o nas i tak dalej. A wysłaliśmy to po to, ponieważ to było w ramach takiego programu poszukiwania. Zresztą robimy to dzisiaj w programie SETI. Chodziło o poszukiwanie inteligentnego życia w kosmosie. Natomiast Erich Däniken powiedział, że szukamy tego inteligentnego życia w kosmosie, a ja zaczynam powątpiewać, czy też zastanawiam się, czy inteligentne życie istnieje tu na Ziemi. Tak, to był taki fajny cytat pana Erysia von Denikena, ale też nie koniec mojej opowieści. Na koniec wam jeszcze coś ciekawego powiem i to jest też dziwne. To są takie rzeczy, no, które po prostu przez przypadek się można złapać, albo się dowiedzieć, albo wywnioskować, i które również zaskakują, a mają troszeczkę związek z tą opowieścią. I tutaj dla tych, którzy lubią czytać książki, znają na pewno opowieść tego pana, Jonathan Sweet. To był pan, który napisał słynną książkę, właściwie chyba jedną z pierwszych książek fantastyczno-naukowych, nazwijmy ją, a mianowicie Podróże Gullivera. Ja jako jeszcze mały chłopak bardzo no czytałem również i oglądałem filmy i byłem tym zafascynowany. I on napisał ową książkę, ona no, tak mniej więcej. No, to jest ta książka. Ja jej niestety nie posiadam jej już, a szkoda. Jedna z tych podróży owego Gullivera, bo tak się właśnie nazywało, to była podróż do Laputi. Tak, jeden z tych opowieści, bo Gulliver, wiadomo, podróżował wszędzie i oglądał różne cuda i dziwy naszego świata, ale cóż pan Jonathan Sweet w tych podróżach napisał? Otóż pan Jonathan Sweet napisał tą książkę w 1727 roku i tam opisał w jednej z tych przygód pana Gullivera Mars, wokół którego krążą dwa księżyce. A było to na 150 lat przed odkryciem owych dwóch księżycy przez brytyjskiego astronoma pana Halla. I tu zaczyna się właśnie znowu taki paradoks, skąd ów pan Jonathan Sweet mógł o tym wiedzieć. I to jest również taka tajemnica Europy, aczkolwiek nie tak stara jak ta, powiedzmy, historia owych menhir, ale widzicie, że również tutaj nadal mało wiemy na ten temat, nawet naszej nie tak starej historii. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ pan Jonathan Sweet zaskakuje jeszcze raz. I tym razem ja wam muszę powiedzieć, że
już wspomniałem tą historię na temat Marsa i Księżyców zawarte w tej książce, sobie nie przypominam już, bo to było bardzo dawno temu, ale przypominam sobie inną historię. I tutaj zwróćcie uwagę, że na tej okładce jest również coś takiego tutaj. Spójrzcie na to. Widzicie? Cóż to jest? Nie chcę tu nic sugerować. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, ale powiem wam, co to jest. Otóż jedna z tych opowieści pana Gullivera, jedna z przygód, działa się właśnie na owym obiekcie. A było to, z tego co ja pamiętam, latające miasto. I on jakoś się na to miasto dostał, już nie pamiętam w jaki sposób, ale dostał się tam i jakiś czas przebywał w tym mieście. I tu jest taka ciekawa rzecz. Otóż nasz Gulliver, opisując to miasto, chodził tam, swoje wrażenia po prostu spisywał, że tak powiem, opisał również mechanizm napędowy owego miasta. Cóż powodowało, że ono poruszało się przez powietrze? Otóż on twierdził, że w centrum był taki mechanizm złożony z potężnych bloków magnetycznych, cokolwiek by to oznaczało. I służba królewska, czy też po prostu, no, jak można powiedzieć, służba odpowiedzialna za te magnesy, ustawiała te magnesy pod odpowiednim kątem i przez to powodowała ruch owego miasta w dowolnym, w kierunku nakazanym przez władcę, jak również zawyżania, czy też obniżania wysokości. I to wszystko w roku 1727. Tak, i chyba mi się na tym dzisiaj zakończę tą opowieść. Może nie była taka spektakularna, ale na pewno warto o tym wiedzieć, iż takie coś jest u nas właśnie w Europie. I no, dla mnie w tej całej historii najciekawsze, czy też najbardziej takie ekscytujące jest to, że jeszcze nikt nie odkrył powodu stawiania owych kamieni, oprócz oczywiście tego modelu Układu Słonecznego. Tą sprawę jeszcze wam na pewno przedstawię. Dlatego pomyślcie nad tym i jeżeli ktoś z was miałby jakąś taką fajną ideę, jakiś pomysł, do czego mogłoby to służyć, nieśmiało piszę na kanał, dlatego że po prostu, jak wiecie, nauka w tym wypadku zawiodła. Może wy będziecie lepsi. Ja mam nadzieję zresztą, że będziecie. Także na dzisiaj wystarczy. Żegnam wszystkich. I oczywiście zapraszam do moich następnych filmów za tydzień. Także cześć i trzymajcie się.